Nalewka starniny, przepis. Potrzebujemy kilograma owoców umytych oraz pół litra płynu 96% i pół litra płynu 40%. Tutaj nie będziemy określać, czym są te płyny, ponieważ nasza platforma, na której jesteśmy, zbyt dobrze tego nie toleruje. Do tego oczywiście około 25 dekagramów cukru. Owoce myjemy, osuszamy, zalewamy tymi płynami. I odstawiamy na miesiąc w ciepłe, ciemne miejsce. Oczywiście nie zapominając o tym, że co dwa dni musimy tę wstrząsać. To jest coś bardzo ważnego i lepiej o tym nie zapominać lepiej oczywiście dla smaku naszego napoju. Po tym miesiącu odlewamy płyn, wstawiamy go do lodówki, a owoce zasypujemy tymi 25 dekagramami cukru. Gdy z tych owoców pod wpływem cukru wydobędzie się taki sok syrop, odsączamy ten sok, łączymy oba płyny, przefiltrowujemy, rozlewamy do butelek i odstawiamy na minimum 3 miesiące. Te 3 miesiące to taki minimum minimum. Lepiej, lepiej poczekać troszkę dłużej, żeby efekt był fajniejszy. Oczywiście efektem jest bardzo fajny smak i bardzo fajna barwa. Dlatego Nalewka z tarniny jest czymś tak fajnym, ponieważ to nie tylko taka ciekawostka dla wielu, dla wielu osób. Tarnina jest czymś, czego no po prostu się nie używa do picia, czy też nie używa się tego w kuchni, ale jak najbardziej warto to polecić. Oczywiście ze względów smakowych. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.